poznanie jest dla życia utrapieniem. Świadomość zaś to otwarta rana w rdzeniu życia. Czyż człowiek nie jest zwierzęciem wydanym na pastwę śmierci? I czyż nie jest tragedią bycie człowiekiem, to znaczy zwierzęciem wiecznie niezadowolonym, zawieszonym między życiem a śmiercią? Mam już serdecznie dość. Albo raczej jestem zupełnie zdruzgotany ciężarem tego przywileju bycia człowiekiem. Teatr Polskiego Radia. Emil Cioran. Z życia permanentnego samobójcy. Copyright Edition Gallimard 1952. Adaptacja i reżyseria Darek Błaszczyk. Czuję się człowiekiem wyzutym z sensu i wcale nie jest mi przykro z tego powodu. Bo i dlaczego? Miałoby mnie to martwić, skoro po moim chaosie może pozostać tylko chaos. Nie ma we mnie żadnej woli formy, krystalizacji, ideału. Czemu nie wzlatuję? Czemu nie rosną mi skrzydła? Czy w moim pragnieniu lotu nie kryje się ucieczka przed istnieniem? A może w tym locie uciekłbym z całym istnieniem, ze wszystkim, co jest bytem. Czuję w sobie taką ruchliwą płynność, że aż mi dziwno i nie roztapiam się i nie ruszam żwawo jak strumień. Chciałbym, żeby moje jestestwo zmieniło się w rwącą, mętną rzekę, noszącą moje imię, groźną jak apokalipsa. Czy ta rzeka ugasi płonący we mnie ogień? A może ten ogień obróci w parę ową wodę? Są we mnie tylko opary i iskry, po wodzie ognia i pożary wód. Urodziłem się w Resznarii, karpackiej górskiej wsi, 12 kilometrów od Sibina. Ogromnie kochałem tę wieś. Miałem 10 lat, gdy ją opuściłem, żeby zacząć uczęszczać do liceum w Sibinie. Nigdy nie zapomnę tego dnia, czy raczej godziny, w której ojciec mnie tam zawiózł. Wynajęto pojazd konny, a ja płakałem i płakałem przez cały czas, bo przeczuwałem, że raj się skończył. Ta górska wieś była dla mnie, dzieciaka, miejscem wymarzonym. Po śniadaniu mogłem zniknąć aż do południa, potem wracałem do domu i w godzinę później znów przepadałem w górach i tak to trwało aż do 10 roku życia. Była też druga zaleta mieszkania w górach. W czasie wojny w 1914 roku moi rodzice jako Rumuni byli deportowani przez Węgrów, skutkiem czego mój brat, moja siostra i ja zostaliśmy tylko z babcią. Byliśmy zatem całkowicie wolni. To była epoka idealna. Bardzo lubiłem wieśniaków, a jeszcze bardziej pasterzy. Żywiłem dla nich coś w rodzaju kultu. Zmuszony opuścić ten świat, miałem przeczucie, że coś w moim życiu na zawsze się złamało. Płakałem.
i płakałem i nigdy tego nie zapomnę. W dzieciństwie zabawiałem się z kolegami obserwacją pracy grabarza. Niekiedy rzucał nam jakąś czaszkę, którą graliśmy w piłkę nożną. Niewielka wiedza oczarowuje. Duża budzi obrzydzenie. Im więcej poznajesz, tym mniej chciałbyś wiedzieć. Ten, kto nie cierpi wskutek poznania, nie poznał nic. W absolucie zanurzyłem się jako pyszałek. Wyszedłem z niej jako troglodyta. Zagłębiony w poważnych studiach, raptem odkryłem, że pewnego dnia umrę. I moja skromność doznała wstrząsu. Przekonany, że niczego więcej nie muszę się uczyć, porzuciłem studia, aby powiadomić świat o tym niezwykłym odkryciu. Tylko człowiek tuzinkowy może pragnąć naturalnej śmierci ze starości. Aha, więc cierpcie, pijcie, wychylajcie puchary przyjemności do dna, płaczcie, albo śmiejcie się, krzyczcie z rozpaczy albo z radości. Wyśpiewujcie miłość albo śmierć. Bo i tak nic z tego wszystkiego nie zostanie. Cała moralność chciałaby zrobić z tego życia tylko sumę straconych okazji. Jakież znaczenie może mieć fakt, że ja się miotam, cierpię lub myślę? Moja obecność w świecie zakłóci, ku wielkiemu mojemu żalowi, spokojny byt kilku istnień i podkopie ku jeszcze większemu mojemu żalowi nieświadomą, błogą niewinność paru innych. Choć czuję, że moja tragedia jest dla mnie tragedią największą w dziejach, większą niż upadek cesarzy lub jakaś katastrofa, na przykład wybuch gazu w kopalni, to przecież mam te skryte odczucia całkowitej swojej nicości i nieistotności. Mam pewność, że jestem we wszechświecie absolutnie niczym, ale czuję, że jedynym rzeczywistym istnieniem jest moje istnienie. I gdybym został postawiony przed wyborem między istnieniem świata i moim, odrzuciłbym świat ze wszystkimi jego blaskami i prawami, aby ważyć się na samotny lot poprzez absolutną nicość. Choć życie jest dla mnie męką, nie mogę się go wyrzec, gdyż nie wierzę w absolutne wartości ponadżyciowe, za które mógłbym się poświęcić. Twórczość jest tymczasowym wybawieniem ze szponów śmierci.
czuję, że mogę rozpaść się na kawałki pod naporem wszystkiego, co niosą mi życie i perspektywa śmierci. Czuję, że umieram z samotności, z miłości, z rozpaczy, z nienawiści, ze wszystkiego, co może mi ofiarować ten świat. Jakby każde przeżycie wypełniało mnie niczym balon ponad granicę jego wytrzymałości. Przeżywając najintensywniej i najstraszniej, zwracamy się ku nicości. Zwracamy się ku nicości. Paryż, punkt najbardziej oddalony od raju, jest mimo wszystko nadal jedynym miejscem, w którym dobrze się rozpacza. Każdy ma swoje wariactwo. Moim było przekonanie, że jestem normalny. Niebezpiecznie normalny. A ponieważ inni wydawali mi się wariatami, w końcu zacząłem się ich bać. Ale jeszcze bardziej siebie. Jestem jak połamana kukielka, której oczka wchodzą w środka. Czyż można mówić o czymkolwiek oprócz Boga i samego siebie? Muzyka jest chronieniem dla dusz poranionych szczęściem. Gdy wynąłem ją dar czytania przyszłości, bez wątpienia zatopił warkę. Jedna myśl skierowana do Boga Braka jest więcej niż cały wszechświat. Żywię podziw tylko dla Boga, co jest schronieniem dla tych, co w każdej chwili Charakterystyczne, że początek choroby psychicznej cechuje się fazą liryczną, w której znikają wszelkie zwykłe bariery i granice, aby ustąpić miejsca niesłychanie płodnemu wewnętrznemu upojeniu. I w ten sposób tłumaczy się poetycka produktywność z pierwszych faz choroby psychicznej. To, że ja istnieję, dowodzi, że świat nie ma sensu. Cały świat doprowadziłbym do agonii, aby dokonać oczyszczenia życia u samych jego korzeni. Podłożyłbym pod nie palący, podstępny ogień. Nie po to, by je zniszczyć, ale by przydać mu nowego wigoru i żaru. Ogień, jaki podłożyłbym pod ten świat, nie sprowadziłby nań ruiny, lecz tylko zasadniczą, kosmiczną przemianę. W ten sposób życie przywykłoby do wysokiej temperatury i nie byłoby już środowiskiem dla miernoty. W takiej wizji może nawet śmierć przestałaby być immanentna życiu. Napisałem to dziś, 8 kwietnia 1933 roku, kiedy kończę 22 lata. Czuję się dziwnie na myśl, że w takim wieku jestem już specjalistą od problematyki śmierci.
Chciałbym żyć w początkach świata, ogarnięty demonicznym wirem pierwotnego bezładu. Niechby nawet istniały we mnie możliwości formy i niechby żadna nie została skutecznie zrealizowana. Wszystko niech wibruje wszechogarniającym niepokojem początków. Jak gdyby budząc się z nicości. Mogę żyć tylko u początku albo u kresu tego świata. Gdy motłoch przylgnie do jakiegoś mitu, spodziewajcie się rzezi. Albo, co jeszcze gorsze, nowej religii. Wytrzymałość Niemców nie ma granic nawet w obłędzie. Nietzsche znosił swój obłęd 11 lat. Hölderlin 40. Jaki to smutny widok, gdy wielkie narody żebrzą o dodatkowy kawałek przyszłości. Jeśli z taką naiwnością wierzymy w ideę, to dlatego, że zapominamy, iż ich twórcami były ssaki. Rządy wszystkich państw zrobiłyby dobrze, aresztując wszelkich mędrców i zamykając ich w jakimś opuszczonym pałacu, by nie pokoili już nikogo. Bo nienawidzę mądrości tych ludzi, których nie boli żadna prawda, którzy nie cierpią nerwami, ciałem i krwią. Należy unieważnić wszystkie prawdy tych wysuszonych ludzi, którzy myślą bez spermy w mózgu, wolni od lęku i rozpaczy. Cenię tylko prawdy witalne, organiczne i spermatyczne, bo wiem, że nie istnieje prawda, lecz są tylko prawdy żywe, owoce naszego niepokoju. Красавицы, красноходцы, командиры контрработы, партизаны и партизаны. На вас смотрит весь мир, как на силу способную. Wszystko jest możliwe. I nic nie jest możliwe. Wszystko jest dozwolone. I nic nie jest dozwolone. W którąkolwiek byś odwrócił się stronę, nie będzie ona lepsza niż żadna inna. Czy coś urzeczywistniasz, czy nie? Czy wierzysz, czy też nie wierzysz, wszystko jedno. Tak, jak jest, wszystko jedno. Czy krzyczysz, czy milczysz. Dla wszystkiego można znaleźć uzasadnienie. Można też nie znaleźć go wcale. Wszystko jest jednocześnie nierzeczywiste i rzeczywiste. Absurdalne i naturalne. Fantastyczne i płaskie. Żadnej rzeczy nie można postawić przed inną, tak jak żadna idea nie jest lepsza od innej. Każdy zysk to strata, tak jak każda strata to zysk. Dlaczego ludzie jeszcze oczekują określonych postaw, wyraźnych idei i poprawnych zdań? Czuję, że powinienem żygnąć ogniem z ust w odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie mi zadano i jakich mi nie zadano. Wszyscy poznaliśmy smak choroby Zachodu. Sztuka, miłość, religia, wojna. Zbyt dużo o tym wiemy, żeby jeszcze w to wierzyć, kochać. Nawet hołota wzdraga się przed uczuciem. Pobożność
Poszukajcie w katedrach. Klękają w nich już tylko głupki. Komu jeszcze chcecie walczyć? Bohater się przeżył. Popularna jest tylko rzeź bezosobowa. Może zresztą ten kontynent nie rozegrał jeszcze ostatniej karty? A gdyby tak zaczął demoralizować resztę świata, rozsnuwać w nim swoje stęchlizny? Tym sposobem mógłby jeszcze zachować trochę prestiżu, promieniować nadal. W krajach zamożnych napotykamy mnóstwo środków do leczenia schorzeń umysłowych. Brak zagrożeń bezpośrednich wytwarza w nich stały chorobliwy klimat. Żeby zachować swój psychiczny dobrostan, naród potrzebuje nieszczęścia konkretnego, obiektu dla niepokojów rzeczywistej trwogi, uzasadniającej jego kompleksy. Społeczności konsolidują się w obliczu niebezpieczeństwa, więdną zaś w sytuacjach neutralnych. Tam, gdzie pokój, higiena i komfort, mnożą się psychozy. Jestem z kraju, który skutkiem tego, że nie zaznał szczęścia, wydał tylko jednego psychoanalityka. Tysiąc lat wojen skonsolidowało Zachód. Jedno stulecie psychologii wpędziło go w agonię. Jeśli w przyszłości ludzkość będzie musiała zaczynać od nowa, posłuży się własnymi odpadkami i szumowiną ze wszystkich stron świata. Zacznie się rysować cywilizacja karykaturalna, której ci, co stworzyli prawdziwą, przypatrywać się będą bezsilni, zawstydzeni, przybici, aby na koniec schronić się w zidiocenie, którym zapomną o świetności swoich klęsk. Każde słowo sprawia mi ból. Z jakąś jednak rozkoszą słuchałbym kwiatów gawędzących o śmierci. Jestem jak połamana kukierka, której orzka wpadły w środka. Przez wiele lat żyłem w środowisku duchownych, którzy na swoim koncie mieli tysiące ostatnich namaszczeń. A jednak nie było wśród nich takiego, którego intrygowałaby śmierć. Dopiero później zrozumiałem, że jedynym trupem, z którego możemy wyciągnąć jakąś korzyść, jest ten szykujący się w nas. Pragnienie śmierci było moją wyłączną i jedyną troską. Poświęciłem mu wszystko. Nawet śmierć. Dlaczego nie popełniał samobójstwa? Bo czuję wstręt zarówno do śmierci, jak i do życia. Kogoś takiego jak ja powinno się wrzucić do kotła pełnego płomieni. W tej chwili chce mi się krzyczeć, wydać wrzask, którego przeraziłby się cały świat. Czuję się najstraszniejszą istotą, jaka kiedykolwiek istniała. Apokaliptyczną bestią zionącą płomieniami i ciemnościami, zapałami i rozpaczami. Żyję tylko
dlatego, że jest w mojej mocy umrzeć, kiedy mi się zachce. Gdyby nie idea samobójstwa, dawno już bym się zabił. Romantycy byli ostatnimi specjalistami od samobójstwa. Później już tylko partanina. Czy na tej ziemi jest jeszcze coś, oprócz śmierci, jedynej rzeczy pewnej, czego nie można by poddać wątpliwość? Wątpić by wszystko, a jednak żyć dalej. Oto paradoks. Jeszcze nie najbardziej tragiczny. Zwątpienie bowiem to coś o wiele mniej intensywnego i napiętego, aniżeli rozpacz. Nie wiem, co jest dobre, a co złe. Co dozwolone, a co niedozwolone. Nie potrafię potępiać ani pochwalać. Nie ma na tym świecie żadnego pewnego kryterium, ani żadnej spójnej zasady. Zdumiewa mnie fakt, że są jeszcze ludzie troszczący się o teorię poznania. Jeśli mam być szczery, mało mnie obchodzi względność naszego poznania. Jako że ten świat... na poznanie nie zasługuje. Ach, gdyby tak pewnego dnia wszyscy ludzie mający coś do zrobienia bądź załatwienia, żonaci albo nie, młodzi, starzy, kobiety, mężczyźni, poważni albo lekkomyślni, smutni, weseli, opuścili swoje mieszkania i biura, rezygnując z wszelkich swoich obowiązków i zadań i wyszli na ulicę, oznajmiając, że już nic nie będą robić. Wszyscy ci otępiali ludzie, którzy pracują bez żadnego sensu albo łudzą się, że wnoszą coś do wspólnego dobra ludzkości, którzy trudzą się dla przyszłych pokoleń, zwodzeni najbardziej ponurą iluzją, wzięliby w takiej niepowtarzalnej chwili rewanż za całe swoje miałkie, jałowe i puste życie. A żeby zbudzić współczesny świat do życia, trzeba napisać pochwałę lenistwa, tego próżniactwa, co pełne jest wyrozumiałości, uśmiechu i zgody na wszystko. Leniwiec ma o wiele silniejszy zmysł metafizyczny niż człowiek aktywny. Zresztą zdarza się niekiedy, że lenistwo, całkiem tak jak pracowitość, jest oznaką imbecylizmu. To, co wiem, mając lat 60, wiedziałem już jako 20-latek. 40 lat długiego, mozolnego i niepotrzebnego weryfikowania. W pewnych chwilach czuję się odpowiedzialny za całą nędzę historii. Kiedy nie rozumiem, w imię czego jacyś ludzie przelewali za nas krew. Największą jednak ironią byłoby, gdybyśmy się dowiedzieli, że oni byli szczęśliwsi od nas. Muzyka jest chronieniem dla dusz poranionych szczęścia. Przychodzi chwila, w której sceptyk, podważywszy wszystko, nie ma już w co wątpić. Wówczas na dobre zawiesza swój sąd. Co mu pozostaje? Zabawa albo otępienie? Frywolność? Lub bydlęcość? U każdej istoty
akt seksualny przekracza jej sens biologiczny. Jest triumfem nad zwierzęcością. Albowiem jest to w całej biologii jedyna brama do nieba. Duch jest wielkim beneficjentem porażek ciała. Bogaci się jego kosztem, raduje się jego nędzami, żyje z bandytyzmu. Cywilizacja zawdzięcza swoją fortunę wyczynom rozbójnika. Zależymy od ciała. Jest ono jak los. Żałosne i marne fatum, któremu wszyscy podlegamy. Ciało jest wszystkim i jest niczym. Tajemnicą niemal poniżającą. Ale jest ono również bajecznie wielką potęgą. Zacząć jako poeta, skończyć jako ginekolog. Najmniej godna pozazdroszczenia ze wszystkich jest sytuacja kochanka. Nowoczesna pycha. Utraciłem przyjaźń człowieka, którego ceniłem, ponieważ z uporem powtarzałem mu, że jestem większym degeneratem od niego. Ciągle kochamy. Mimo wszystko. I to mimo wszystko obejmuje nieskończoność. Dlaczegoż nie miałbym się porównywać z największymi świętymi? Czy mniej szaleństwa zużytkowałem na chronienie moich sprzeczności niż oni na przezwyciężanie swoich? Każde subiektywne istnienie jest absolutem samo dla siebie. Dlatego każdy człowiek żyje tak, jak gdyby był centrum wszechświata albo centrum historii. Jakżeby więc cierpienie nie miało być absolutem? Nie mogę zrozumieć cierpienia drugiego człowieka, aby poprzez nie zmniejszyć własne. Porównania w tym względzie nie mają żadnego sensu, jako że cierpienie to stan wewnętrznej samotności, w którym nie może pomóc nic z zewnątrz. Wielką korzyścią jest możliwość cierpienia w samotności. Co by było, gdyby twarz człowieka mogła dokładnie wyrazić całe wewnętrzne cierpienie, gdyby zobiektywizowała się w akcie ekspresji cała wewnętrzna męka? Czy moglibyśmy jeszcze rozmawiać ze sobą? Czy musielibyśmy wówczas mówić, zakrywając rękoma twarz? Życie byłoby praktycznie niemożliwe. Jest w głupocie jakaś powaga, która gdyby lepiej nią pokierować, mogłaby pomnożyć liczbę arcydzieł. Czyżbym wszystko, co widziałem w życiu, musiał w sobie nosić? Przeraża mnie ta myśl, że wszystkie pejzaże, książki, kobiety, Rzeczypospolite oraz wzniosłe wizje skondensowały się w jednym mózgu. I że część przeszłości całej ludzkości zaktualizowała się w jednej lichej świadomości. Mam wrażenie, że te myśli, wizje, aspekty i przedmioty nie rozpłynęły się ulotnie gdzieś pod kance nerwowej, nie uległy sublimacji aż do przejrzystości w niepojęcie subtelnym środowisku, lecz że
przeistoczyły się we mnie w rzeczywistości. Że część istnienia uciska moją wewnętrzną nieskończoność. Może dlatego czuję niekiedy na sobie taki ciężar. Taki jestem przytłoczony. Lud autentycznie wybrany, cyganie, nie ponoszą odpowiedzialności za żadne zdarzenie, ani za żadną instytucję. Opanowali ziemię dzięki temu, że wystrzegali się zakładania na niej czegokolwiek. Nie mam poglądów, tylko obsesje. Poglądy może mieć każdy. Nikt jeszcze nie załamał się z powodu poglądów. Wierzę absolutnie w nic i nie mam żadnej nadziei. Wydają mi się pozbawione sensu wyrażenia i obrazy przypisujące życiu urok. Nie mam odczucia przeszłości ani przyszłości. Teraźniejszość zaś wydaje mi się trucizną. Nie mógłby mnie obrazić żaden epitet, bo nie mam już nic do stracenia. Przecież straciłem wszystko. I gdy pomyślę, że właśnie rozchylają się kwiaty i ptaki śpiewają. Jakże to wszystko jest daleko. Już w chłopięstwie perspektywa śmierci przyprawiała mnie o ataki trwogi. Żeby ich uniknąć, pędziłem do burdelu lub przyzywałem aniołów. Z wiekiem jednak człowiek przywyka do swych lęków i nie robi już nic, by się z nich wyrwać. Jeszcze nie je w otchłani. Kiedy z mansardy spoglądam na miasto, wydaje mi się, że równie godne szacunku jest spełnianie w nim funkcji zakrystianina, co sutenera. Jaka szkoda, że aby pójść do Boga, trzeba przejść przez wiarę. Wolność jest dobrym najwyższym tylko dla tych, którzy gorąco pragną być heretykami. Biblijny mit o poznaniu jako grzechu jest najgłębszym mitem ze wszystkich, jakie stworzyli ludzie. Bujne, pełne szczęście, entuzjastów płynie stąd, że nie znają oni tragedii poznania. Czemuż nie mielibyśmy tego powiedzieć? Prawdziwe poznanie to najgłębszy mrok. W każdej chwili wyrzekłbym się wszystkich problemów tego świata, nie prowadzących do niczego, za słodką i nieświadomą naiwność. Duch rujnuje, nie wznosi. Mówić o drodze cierpienia jako o drodze miłości
oznacza nic nie wiedzieć o tkwiącym w cierpieniu pierwiastku diabelskim. Po drabinie cierpienia nie wspinasz się, lecz schodzisz w dół. Nie jest to drabina do nieba, ale do piekła. Mrok zaś, do którego docierasz, krocząc po szczeblach cierpienia, jest równie nieskończony i wieczny jak światło, które oślepia cię na drabinie radości. Na tym świecie nikt jeszcze nie umarł wskutek cudzego cierpienia. Ten zaś, który powiedział, że umiera za nas, nie umarł, lecz został zabity. Ze zgrozą patrzę, jak słabnie moja nienawiść do ludzi. Rozluźnia się ostatnia, łącząca mnie jeszcze z nimi więź. Człowiek normalny, pozbawiony metafizycznego zmysłu, nie ma świadomości stopniowego wchodzenia w śmierć, choć ani on, ani inna istota nie może umknąć nieubłaganemu przeznaczeniu. U ludzi, których świadomość uzyskała autonomię życia, objawienie śmierci nabiera takiej potęgi, że niszczy wszelką naiwność, wszelki poryw radości i wszelką naturalną rozkosz. Jest coś perwersyjnego i nieskończenie dekadenckiego w świadomości śmierci. Nie wszyscy ludzie utracili naiwność, dlatego nie wszyscy są nieszczęśliwi. Jedynym, co może zbawić człowieka, jest miłość. Wystąpili stary Cioran Ignacy Gogolewski, młody Cioran Łukasz Garacki, święta Teresa z Lisieux Marzena Trybała oraz Wojciech Gąsowski, Felix Moss, Grażyna Moss, Tomasz Komorowski, Dorota Dziękiewicz, Ewa Hornich, Jan Pieniążek, Jan Cyraniak. Muzyka i realizacja akustyczna Andrzej Izdebski. Nagranie Tomasz Perkowski. Adaptacja i reżyseria Darek Błaszczyk. Wykorzystano fragmenty książek Na szczytach rozpaczy, Sylogizmy goryczy, Święci i łzy oraz Rozmowy z Cioranem w tłumaczeniu Ireneusza Kani. Copyright Edition Gallimard 1952.